Czy kobiety i mężczyzn obowiązują te same zasady, jeżeli chodzi o dobór kolorów w ubraniu? No i właściwie jak to jest z kolorem w męskiej szafie? Zapraszam na dzisiejszy film o zestawieniach kolorystycznych w szafie męskiej. Jak to jest z kolorem w męskiej szafie? Panie mają pełno porad odnośnie tego, jak dla danego typu kolorystycznego wplątywać kolor do szafy. Czy panowie i panie mają dokładnie te same 12 typów kolorystycznych? Można powiedzieć, że tak, teoretycznie. Natomiast ciężko sobie wyobrazić panów chodzących aż tak bardzo kolorowo ubranych jak panie. No bo na przykład mamy typ kolorystyczny chłodne lato. Chłodne lato jako kobieta może sobie ubrać na przykład bardzo dużo szmaragdowego, połączyć to jeszcze z intensywnym niebieskim albo po prostu wrzucić na siebie fuksjowy, czyli mocno różowy. Jeżeli oglądają mnie panowie, to mocno różowy, to ten fuksjowy. Mogą sobie ubrać taki garnitur. Ale czy mężczyzna, który będzie chłodnym latem, wyjdzie w takim fuksjowym garniturze? Może jeżeli jest celebrytą, to owszem, natomiast no, niewiele z nas jest celebrytami, więc w tej takiej normalnej męskiej szafie to chłodne lato pan nie będzie łączył mocnego niebieskiego z mocnym szmaragdowym. I tutaj właśnie zaczyna się ten jakby problem, jeżeli chodzi o typy kolorystyczne męskie, bo one są takie same jak damskie, natomiast wplątywanie kolorów w szafę codzienną jest jednak troszeczkę inne. Dlaczego? Z dwóch właściwie powodów. Zwróćmy uwagę na to, że mało która kobieta ma włosy, które są niezafarbowane na jakiś inny troszeczkę albo bardziej kolor. Panowie natomiast rzadko kiedy te włosy farbują. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy farbują, ale albo to są bardzo młodzi mężczyźni, którzy szaleją z włosami i robią jakieś takie zwariowane kolory, albo z drugiej strony są to dojrzani panowie, którzy nie chcą być siwi i farbują włosy na zbliżony, wręcz identyczny kolor jak mieli. Kobiety mają tutaj trochę więcej pola do popisu, mogą trochę pościemniać tym kolorem włosów. Kobiety mogą też pościemniać makijażem. Jeżeli jakiś kolor nie najlepiej nam leży, to możemy się po prostu do niego domalować. Panowie z tym farbowaniem włosów i z makijażem mają trochę gorzej, bo zazwyczaj tego nie robią. Więc muszą nosić kolory, które są identycznie i idealnie dobrane do ich bazy kolorystycznej. No i właśnie, jak to będzie? Czy są jakieś ogólne zasady? Ponieważ film o 12 typach kolorystycznych mężczyzn już był i do niego jest odwołanie pod filmem, chciałabym powiedzieć o takich ogólnych zasadach, jak wrzucić ten kolor w męską szafę. I będą tutaj wyświetlane zdjęcia, jeżeli chodzi o inspiracje. Tych zdjęć będzie więcej na moim blogu. Blog jest dostępny pod filmem, to znaczy link do bloga jest dostępny pod tym filmem i tam będzie można sobie pooglądać zestawy. Będę też zapraszała na mojego Pinteresta, gdzie jest ich jeszcze więcej. Także jak zestawiać kolorystycznie ubrania w szafie męskiej, informacji będzie po prostu mnóstwo. I jak, od czego zacząć? Właściwie to można jakby ugryźć ten temat dobierania kolorów w męskiej szafie od dwóch, tak jakby dwóch pojęć. Pierwsza to pan, który zupełnie nie lubi koloru, to znaczy najczęściej spotkamy go w jeansach, w jakichś stonowanych butach kolorystycznie i stonowanej kolorystycznie górze. To może być czarny, to mogą być jakieś beże, to mogą być szarości albo nawet kolory, ale takie bardzo delikatne. I tak całość, jak patrzymy sobie na sylwetkę, wygląda bardzo stonowanie. Więc może być albo taki pan, albo pan, który znowu lubi błyszczeć tym kolorem i mocno się pokazywać. No i jak tutaj nie przesadzić i nie wyglądać po prostu jak klaun. Porady dla pierwszego z tych panów, tego bardziej stonowanego, to przede wszystkim delikatne wrzucanie koloru, mocnego koloru, ale za pomocą małej dawki. I ta mała dawka, w zależności oczywiście od stylu ubierania się, może być różna. To znaczy, mogą to być jako jakieś, jeżeli to jest taki styl bardziej sportowy, to mogą to być po prostu trampki, które będą w bardzo intensywnym kolorze. Jeżeli pan lubi nosić marynarki, niekoniecznie garnitury, ale choćby marynarki takie sportowe, to może sobie
sobie wrzucić do tej marynarki bardzo taką mocną, intensywnie kolorystyczną poszetkę. Poszetka to taka szmatka, co się tutaj, chusteczka taka, którą się wrzuca do kieszonki i ona może być bardzo mocno kolorowa. Oczywiście można też nosić kolorowe skarpetki. To jest bardzo takie popularne ostatnio. Czy do garniturów, czy do takich bardziej casualowych, półsportowych zestawień te skarpetki są popularne. No i oczywiście w przypadku, kiedy nosimy krawaty albo muchy, to one mogą być takie bardzo kolorowe i bardzo intensywne. I tutaj mamy takie delikatne punkty. Ale oprócz tych punktów mniejszych, możemy wprowadzić kolor intensywny, ale na większej powierzchni. I ta większa powierzchnia niech będzie jedna. To znaczy nie ubieramy właśnie wściekle fioletowych spodni do tego wściekle niebieskiego swetra, bo będzie po prostu trochę za intensywnie. Natomiast jeżeli chcemy koniecznie właśnie ten wściekły niebieski, wściekły zielony, to spróbujmy na jakiejś jednej powierzchni. Niech to będą wściekłe zielone spodnie, albo niech to będzie wściekle taki zielony sweter, marynarka zestawiony z na przykład szarymi spodniami, z jeansami, z granatowymi spodniami. Cokolwiek, co będzie takie stonowane. Czyli stawiamy na większą powierzchnię, ale na jeden kolor. No i do jakby wyższego poziomu dochodzą ci panowie, którzy lubią trochę więcej koloru i oni będą starali się te kolory łączyć ze sobą. Natomiast niech pamiętają o tym, żeby te zestawienia kolorystyczne były spójne. To znaczy, jeżeli patrzymy na dwa kolory, czy one są do siebie w miarę podobne? W jaki sposób sprawdzić to podobieństwo? Zastanawiamy się nad trzema atrybutami koloru. To znaczy zastanawiamy się na tym, czy jest jasny czy ciemny walor tego koloru. To znaczy, czy mamy do czynienia z dwoma jasnymi kolorami, czy z dwoma ciemnymi kolorami. I na przykład, jeżeli mamy dwa ciemne, jak granat i bordo, i sam nasz tutaj pan jest, jeżeli ty jesteś takim ciemnym typem urody, takim powiedzmy, który wygląda na Latynosa, Hiszpana, to wtedy z dwoma takimi ciemnymi kolorami na pewno twoja uroda będzie wyglądać świetnie. Więc łącz ze sobą granat, bordo, ciemną zieleń i one będą bardzo dobrze razem wyglądały. Jeżeli na przykład masz w swojej urodzie dużo rudości, takiego ciepłego blondu, masz taką złotą skórę, może pojawiają się tak piegi, one są nawet może pomarańczowe, to jest szansa, że jesteś ciepłym typem urody. I tu jest ten drugi atrybut koloru, czyli patrzymy, czy kolory, które chcemy ze sobą zestawić, są dwa ciepłe, czy dwa chłodne. Więc jeżeli mamy ze sobą na przykład beżowy i pomarańczowy i chcemy je ze sobą połączyć, to one będą dobrze leżały razem. Jeżeli z drugiej strony mamy dwa kolory chłodne, czyli na przykład blado-błękitną koszulę i taką intensywnie zieloną, chłodną zieloną marynarkę, one też będą razem ze sobą dobrze wyglądały. Następny atrybut koloru to chromatyczność, czyli nasycenie koloru. Czy kolor jest taki bardzo, bardzo intensywny, czy bardzo zgaszony. I tutaj też staramy się łączyć, w przypadku męskiej szafy, nie łączymy dwóch takich wysokochromatycznych kolorów ze sobą, jeżeli są na całej powierzchni, bo będzie trochę za intensywnie. Natomiast dwa zgaszone kolory jak najbardziej, ale też możemy właśnie iść i tutaj przełamać to podobieństwo kolorów do siebie i połączyć kolor zgaszony z kolorem intensywnym. Zgaszone kolory to w ogóle jest świetna baza męskiej szafy, ponieważ pozwala na przemycenie wielu kolorów, których byśmy nie nosili, których mężczyźni by nie nosili, gdyby były takie czyste. No bo wyobraźmy sobie na przykład różowy. Różowy to jest taki kolor w męskiej szafie, który bardzo często no po prostu się nie pojawia. Jest zerowa ilość różowych rzeczy w szafie z różnych względów. Ten kolor po prostu kojarzy się trochę zbyt kobieco, a mężczyźni nie chcą być odebrani jako zbyt kobiece. Ale jeżeli ten róż sobie zgasimy trochę, to znaczy przybrudzimy go, bo on będzie taki brudny, zszarzały, może trochę zbrązowiały, może będzie wyglądał jakby w wyblaku na słońcu, to wtedy on jakby nie ma takiego różowego już rażenia, jakby miał, gdyby był kolorem czystym. I tutaj dużo częściej będzie mógł się pojawić w szafie. To może być taka brudno zgaszona koszula różowa, to może
może być taka marynarka, to przecież może być nawet taka bluza, bo nie tylko oczywiście mówimy o tym takim bardziej eleganckim stylu ubierania się, ale tym casualowym, takim codziennym też jak najbardziej. Następny kolor, który możemy wziąć pod uwagę, to jest właśnie zielony. Jeżeli nie lubisz, źle się czujesz w takich bardzo intensywnych zieleniach, poszukaj tych takich trochę wyblakłych zieleni. Mogą to być na przykład wszelkie odcienie takiej wyblakłej oliwki, wyblakłego kaki, czyli te kolory takie, które trochę kojarzą się z kolorami ziemi, takie zgaszone. Albo to mogą być wyblakłe na zasadzie jakby wyblakłe od słońca, czyli takie, które się będą trochę zbliżały do kolorów jasnych, pastelowych. Czyli jeżeli tylko obniżamy sobie walor, czyli jasność, kolor się jakby robi coraz jaśniejszy, albo obniżamy sobie chromatyczność, czyli on się robi taki bardziej zgaszony, to wtedy łatwiej te kolory do męskiej szafy trafiają. To samo jest z brązem, to znaczy brąz również może być taki bardzo intensywny, bardzo taki wręcz rudy i wtedy ciężko go będzie dawać na dużych powierzchniach, ale jeżeli to będzie ciemny brąz albo to będzie taki kamienny, zgaszony brąz z dużą ilością szarości, to będzie wyglądał dużo lepiej. Także kluczem do wrzucania koloru, jeżeli na dzisiaj go nie nosisz za wiele, to jest szukanie właśnie takich odcieni, które są delikatnie przyszarzałe, delikatnie takie... No wyblakłe, po prostu wyblakłe. Próba taka noszenia kolorów bardzo ciemnych, ponieważ dobrą bazą męskiej szafy, jeżeli chodzi o kolor, będzie granat, który teraz jest bardzo popularny, szczególnie jeżeli chodzi o garnitury męskie, czy jakieś takie bardziej eleganckie spodnie, eleganckie marynarki, czy to będą chinosy, czy to będą takie spodnie na kant, to bardzo często pojawiają się granatowe i ten granat będzie świetną bazą, ponieważ on się łączy z bardzo wieloma kolorami. Ciężkie jest połączenie czerni z granatem, też możliwe, ale dosyć ciężkie. Także jeżeli nie jesteś pewny, to po prostu tych kolorów ze sobą nie zestawiaj. Ale granat jest świetną bazą, a z drugiej strony taka średnia szarość, czyli nie bardzo jasna, ani też taka bardzo ciemna grafitowa. Więc podsumowując wszystko to, co powiedziałam, jeżeli nie umiesz rozpoznać, czy kolor jest ciepły, zimny, to patrz chociaż na to, czy jest jasny, czy jest ciemny. Jeżeli chcesz zacząć od bazy swojej szafy, stawiaj na granat. Jeżeli chcesz sobie kupić jeden porządny garnitur, niech on będzie granatowy, a nie na przykład bordowy. A jeżeli chcesz sobie kupić jeansy, które będą klasyczne i będą pasowały trochę tak na taki smart casual, czyli ubierzesz do nich i marynarkę, ale też będziesz mógł ubrać do nich i trampki, i bluzę, to stawiaj na ciemno-granatowe, czyli ten granat po prostu wplataj. To samo w buty, to samo w kurtki, w czapki, granat, średnia szarość jako podstawy, a później dobieraj kolory, które będą spójne z Twoim typem urody, ale jeżeli się boisz kolorów, wplataj takie właśnie zgaszone, delikatne barwy. Więcej zdjęć na moim blogu, link jest pod filmem, więcej zdjęć na Pinterestie, więcej zdjęć na Facebooku. Zapraszam, podziel się tym filmem ze swoimi znajomymi, prześlij, jeżeli jesteś kobietą i to oglądasz, prześlij bratu, tacie, wujkowi, chłopakowi, kolegom z pracy, niech będą trochę bardziej kolorowi, ponieważ dobrze ubrany mężczyzna przyciąga wzrok kobiet. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.